Dzień dobry Państwu, Jan Fijor, Kryzys 2020. Postanowiłem takie wstawki robić w tygodniu w przypadkach jakichś ważnych zdarzeń. I to jest... To dzisiaj ma inauguro, inaugurujemy. Będzie o bazylei 3. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam, Jan Fijor. Proszę Państwa, więc ja już o Bazylei 3 właściwie mówiłem, tylko nie nazwałem tego Bazyleon 3. Mianowicie przy okazji chyba dwa, 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 dwa nagrania, dwa tygodnie, dwie soboty temu, przy okazji nagrania o krachu na to było pytanie oczywiście o krachu na rynku złota. Opowiadałem o konsekwencjach czy o implikacjach, jakie wynikają z porozumienia tak zwanego porozumienia bazylejskiego znanego jako Basel III czyli Basel czy Basel to jest po angielsku bazy, Bazylea to porozumienie weszło 28 czerwca w życie w Unii Europejskiej i 1 lipca bodajże wejdzie w, w życie w Stanach Zjednoczonych. W UK, czyli Wielkiej Brytanii, będzie to e, zacznie działać chyba 1 stycznia albo jakoś tak mniej więcej za pół roku. Proszę Państwa, wprawdzie to, to, to porozumienie miało na celu chronić banki, a nie nas, czyli nas, czyli klientów banków. Przymusowych klientów banku, bo w tej, w tej chwili, jak widzicie Państwo, nie istnieje coś takiego jak obieg, jak obieg pozabankowy, obieg pieniężny. I okazuje się, że to że, że to, że to porozumienie, jak to często w życiu bywa, sta, moim zdaniem, stało się koniem trojańskim. Bank, banksterstwa, dla banksterstwa, ale to za chwilę i właśnie o tym chciałbym dzisiaj te, te, te kilka uwag powiedzieć. Jak wiecie, jak Państwo wiecie, już wspominałem o tym, problem ochrony banków, Bazylea III to jest, to jest trzecie, trzecie z, z kolei porozumienie inspirowane przez tak zwany BIS, Czyli bank, bank of International Settlement, czyli Bank Rozliczeń Międzynarodowych, to jest taka bardzo, bardzo szemrana instytucja, o której się dużo mówi, coś takiego jak, jak ten Bilderberg, jak, jak World Światowe Forum Ekonomiczne, bardzo szemrana, bardzo dziwna instytucja, bank, który jest bankiem banku, banków centralnych, to jest, to jest bank banków centralnych, to jest bank, który zrzesza wszystkie banki, N nadzoruje niejako wszystkie banki. I Jakoś to sobie uzurpował to, to prawo, ale ma to prawo. I, ten, i, to, i to, to obecne porozumienie zostało właściwie wywołane tym, że bankierzy stwierdzili, że w obecnej gospodarce, zwłaszcza amerykańskiej, ale nie tylko w amerykańskiej, bo, bo jeszcze w kilku innych tych wielkich gospodarkach jest, jest, jest gorzej, opiera się na, na, na bardzo wysokim długu. Stosunek wielkości długu do, czy zadłużenia. Do, do produktu krajowego wynosi średnio 130-135%. Czyli można powiedzieć, żeby, żeby wyprodukować 100 trzeba pożyczyć 135. To już tłumaczyłem. To jest po prostu paranoja. To jest gospodarka oparta na długu debt-based economy i proszę Państwa, yy, o, o, bankierzy, ci bankierzy na naczelni, bankierzy BIS Zrozumieli, że to, może, że to może oznaczać bardzo, bardzo no, niepewną przyszłość dla, dla banków. No bo nie, 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 nie oszukujmy się. Tych, tych długów nikt nie spłaci. Nikt, ani rządy, ani stany, ani województwa, ani miasteczka, ani korporacje nie są w stanie spłacić tego długu. Proszę Państwa, jest tego tak strasznie dużo, że, 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 że wiele banków upadnie, ale to ma swoje. Te, 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 te właśnie Bazylea III bazylea ma w sobie ten, ten, ten element, który ma na celu również wyrzucenie pewnej konkurencji, ale zaraz o tym po kolei. Proszę Państwa, wydaje mi się, i tak a, 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 a obserwując. Yy, yy, założenia tego, bo to jest dość skomplikowana aparatura, to jest tam dużo jest takich powymyślanych terminów, zmyśleń, fejków, różnych takich cudów, które mają, które mają wywołać znaczy różnych cudactw, które mają wywołać cud, czyli mają, mają zapobiec kryzysowi, mają, mają ratować banki, mają ratować gospodarkę. Proszę Państwa, więc to, tam są definicje płynności, to definicje takich terminów, które się nie da, e, nie da e, zdefiniować. Jak płynność, jak bezpieczeństwo, jak poziom ryzyka można porównywać, można to ordynalnie, e, można ordynalnie mierzyć, czyli porównywać względem czegoś, ale nie da się kardynalnie, czyli ilościowo nie można powiedzieć, że ryzyko e, inwestowania w złoto to jest 88, a inwestowania w żelazo to jest 23 albo odwrotnie. Tego, takich, takich miar nie ma. No więc, ale to oni definiują, różne takie, takie rzeczy wymyślają. Ja tak sobie zacząłem to czytać i okazuje się, że, że mam podejrzenie, czy przypadkiem BIS nie jest w konflikcie z Fedem i z tym deep state'em amerykańskim i, w, i, i przy okazji pozornego, albo może częściowo realnego, bo, bo rzeczywiście jest źle, trzeba coś z tym zrobić, ale przecież nie, nie trzeba zmieniać nie trzeba zmieniać proporcji aktywów w bankach żeby zrozumieć że cały kryzys obecny opiera się na nadmiernym zadłużeniu spowodowanym zerowymi stopami procentowymi albo negatywnymi stopami procentowymi że to prowadzi do inflacji a inflacja prowadzi do jeszcze większego zadłużenia że to jest po prostu że to jest błędne koło albo może jakaś taka dziura bez dna studnia bez dna i proszę państwa Czyli, czyli jakby powód jest, ale, nie, ale ratowanie nie odbywa się tą drogą, którą, którą powinno, no bo jak Państwo zobaczycie, ja, ja sobie tak patrzę na, na główne założenie. Główne założenie tego, tego, tej bazylei, o którym w ogóle wszyscy analitycy i, i eksperci, tak zwani eksperci mówią, to jest to, że się usunęło może nie tyle usunęło jest to próba usunięcia z banków. Aktywów opartych na tak zwanym złocie, złocie papierowym, czyli to jest złoto kredytowe. Czyli my na nie przykład kupujemy, nie kupujemy złota, nie kupujemy modet czy sztabek, tylko kupujemy kwit, który nas upoważnia do, 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 do otrzymania te, te, tego złota czy tych sztabek. To niejako tak kredytujemy zakup złota fizycznego w zależności od ceny, w zależności od tego, kiedy kupiliśmy. Ten papier jest mniej lub więcej wart. To się porobiło tak w os w ostatnio w systemie monetarnym, że te papiery decydują o cenie złota fizycznego. Natomiast problem polega na tym, że tych papierów jest 50, może 100 razy więcej, może nawet i 500 razy więcej niż złota w ogóle w, całej, w całym świecie. Niż, 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 niż w ogóle w dziejach ludzkości wydobytego złota. To, jest, to działa podobnie jak rezerwa cząstkowa działa w przypadku pieniądza, prawda, że bank otrzymuje 1000 złotych ode mnie w postaci depozytu i, i, i może, teraz to może w zasadzie pożyczyć wszystko, no ale powiedzmy, niech będzie, że kiedyś było, że 10% trzeba było, Polski Bank miał 3,5% rezerwy obowiązkową, ale załóżmy, że 10% wynosi rezerwa, czyli bank może pożyczyć 90% Pieniędzy, 10% od, odsyła do banku centralnego, czy na, na, w tym wypadku do Narodowego Banku Polskiego. I 900, dolarów mo 900 zł może pożyczyć ko komuś, kto jest na przykład klientem jakiegoś tam banku numer 2. Na, nasz jest numer 1. I teraz bank numer 2 otrzymał 900 zł, e, które tamten pożyczył i będzie, będzie z nich korzystał. Na razie je trzyma w banku. Więc z tego może znowu 90% pożyczyć, czyli 810% może pożyczyć, 90% odsyła do, do, do banku centralnego w postaci rezerwy i tak dalej, i tak się tak ciągnie, i z tego 1000 złotych tworzy się prawie 30 tysięcy, no nie tak prawie, że tak dokładnie 30 tysięcy, to się rzadko zdarza, ale powiedzmy, że 20 tysięcy najmniej się tego długu tworzy. W związku z tym bank, tak na dobrą sprawę, prawo własności, do, do, te, do, do każdego z tych, z tych 20 tysięcy ma wiele, wiele osób. A przecież ja tylko, a to tylko ja dałem te 1000 złotych, i, i złożyłem je w banku i, i ja mam tylko prawo do y, własności do tego 1000 Także tak się rozmnaża pieniądze, i tak samo rozmnaża się w podobny sposób rozmnaża się złoto. No i, ba i ti Bazylejczycy, czyli czyli z bisu u doszli do wniosku, że dobrze będzie, jeżeli banki, nie wiem dlaczego zaczęli od, od przepraszam, od tak, tak tej, tej tak zwanej. Drugiej strony, tylnej strony. Dlaczego od tego zaczęli, a nie od, 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 od warunków yy, fundamentalnych, czyli właśnie od, od stóp procentowych i od zaprzestania drukowania pieniądza, ale to, to już jest inna historia, nie o tym dzisiaj. Oni postanowili, że bankom utrudnią posiadanie złota papierowego. To jest słuszne działanie, moim zdaniem, dlatego że jeżeli bank posiada jako w formie aktywów. Yy, Tonę złota papierowego, to nie posiada tyle, ile, ile by posiadał, gdyby posiadał tonę złota fizycznego. No, ale, ale, ale teraz według tej księgowości to jest to samo. Więc Bazylea III mówi tak, nie. Jeśli chodzi o papierowe, czyli tak zwane unaccounted, czyli nieposiadane fizycznie, e, wolne tłumaczenie, Y, y, zasoby złota i, czy srebra, ale właściwie głównie o złoto chodzi, one są, one nie będą odtąd liczone jak jeden do jednego, tylko będą wymagały, będą wymagały rezerwy w postaci 85% wartości. I to może być 85%. Na przykład, jeżeli tona, jeżeli bank ma tonę papierową, to wówczas musi mieć 850 kg złota fizycznego albo najczęściej gotówki. Dodatkowym trikiem tego, tego całego Basel bej, 3 jest to, że złoto fizyczne zostało zrównane, i to jest, tutaj jest jeden taki, to jest taki słaby punkt mojego rozumowania. Przypuszczam, że błąd ze strony, ze strony twórców porozumienia, ale, proszę Państwa, jest tak, że, że złoto fizyczne ma taką samą wartość jak, złot, jak gotówka, czyli a ponieważ gotówka jest według, według bankierów według tego poprzednich porozumień bazyli, bazylejskich bezryzyk, bezryzykowa bezryzykowna w związku z tym złoto jest też bezryzykowne ale złotówka jest ryzykowna Czyli pieniądz, waluta papierowa jest ryzykowna w związku z tym jakby z jednej strony e, przyznano, że złoto jest najmniejszego ryzyka e, Aktywem, a z drugiej strony porównano je do, aktywo, do aktywa, który jest aktywem jednego z najwyższych ryzyk, bo przecież pieniądz jest tak łatwo zinflacjonować, tak łatwo, tak łatwo zdeprecjonować, że, 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 że to każdy dziecko wie. No ale trzymajmy się tego złota. Jeżeli, jeżeli porozumienie bazylejskie postanowiło zmusić banki, może nie tyle zmusić, co ograniczyć ilość papierowego złota poprzez posiadanie rezerwy, czyli podniosło koszty posiadania złota papierowego, to znaczy, że to nie jest porozumienie, tylko nieporozumienie, proszę Państwa, bazylejskie. Bo przecież, i to ja zastanawiam, czy to przypadek, czy to celowe jest działanie. Wydaje mi się, że to nie może być przypadkiem, ponieważ no, bankierzy głupi tacy, oni są głupi, ale przeważnie, to jest najgłupsza, najgłupsza kasta w biznesie, przedsiębiorczości, ale jednak tamte swoje, prawda, triki mają. I oni wiedzą, że jeżeli będzie teraz mniej, a może tego nie zauważyli, że niektóre z banków, duży, duży, te, które posiadają duże zasoby złota papierowego, manipulowały ceną złota. A ponieważ tak się akurat złożyło ostatnimi laty, że w przeciwieństwie do logiki do logiki procesów gospodarczych, że to złoto, metal, metal metalowe, czy to bulionowe złoto, powinno, powinno być wyznacznikiem ceny papierowego, prawda? Bo jeżeli na przykład, jeżeli mamy samochód, kupujemy samochód z odbiorem natychmiast, to możemy zgodzić się powiedzmy na cenę 80 tysięcy złotych. Ale jeżeli nam dealer powie tak, wie pan, ale ten samochód, on kosztuje 80 tysięcy, z tym, że odbiór jest za dwa miesiące, a no to mi pan musi odpuść, opuścić coś. I, I rzeczywiście jest coś takiego, że jest dysk, dyskonto. E, e, czas dyskontuje, czy opóźnienie delivery, czyli w dostawie, e, dyskontuje, dyskontuje war, wartość tego, tego pro, produktu bazowego, w tym wypadku złota metalowego. Teraz jest odwrotnie. W związku z tym, że niektóre z banków posiadają bardzo dużo tego złota papierowego, bo to, bo to jest pra praktycznie tak, że one, one se mogą wydrukować to złoto. To jakbyście Państwo mogli, tak jak bank centralny robi, że drukuje sobie dzisiaj to, ile dzisiaj drukujemy. Panie Henryku, 62 miliardy. I Pan Henryk pisuje 62 miliardy do komputera i ma 62 miliardy. My tak nie możemy zrobić, ale ze złotem, z papierowym złotem JP Morgan na przykład może tak zrobić. Czy Deutsche Bank też tak mógł zrobić, czy, 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 czy może zrobić? W związku z tym oni, i oni potem się umawiają, na przykład Deutsche, z, tym, z, tym, z jakimś tam, właśnie JP Morganem, i mówi, słuchajcie, to my wam teraz sprzedamy tego, tego, tego złota, na mnie 3 kilo, 3 kilo tego papierowego złota, papieru, papieru 3 kilo, to będzie tam na przykład, nie wiem, 60 ton, i wy nam zapłacicie tyle, a potem następnego dnia znowu odkupicie od nas i takie robią, prawda, sztuczki tym, tym, tym papierowym złotem. Im więcej go mają, tym większy wpływ, tym większa presja na rynek i mogą obniżyć, zaniżyć cenę, cenę złota. To co, to, to, co się dzieje od lipca, proszę Państwa, zeszłego roku, to, co ja mówię dzisiaj, to nie jest żadna nowość. To się dzieje właściwie od lipca zeszłego roku, kiedy właśnie w Ludzie, światło dzienne ujrzały te porozumienia, one, one co prawda już ujrzały dawno, dużo wcześniej, bo mi się 2014-2015, ale tak na, na dobrą sprawę to była, to była koniec, koniec wiosny zeszłego roku, i wtedy jak świat zobaczył, że, 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 że właśnie zmierza to do, do pogorszenia, pogorszenia relacji złota, znaczy pogorszenia poz, pozycji złota. Zaczęto sprzedawać złoto, bo uznano, że BIS, Bank Rozliczeń Międzynarodowych, ten bank chce i, wszystko, i cała bankowość chce deprecjonować wartość złota. I dlatego złoto zaczęło spadać w lipcu zeszłego roku. Teraz troszeczkę poszło w górę, dlatego że już, że już nie, dało się, nie dało się tak. Aha, weszła inflacja. Weszła bardzo bardzo silna inflacja. W związku z tym kilku mądrych, bo większość jest niemądra, naprawdę. Większość traderów w tej chwili zachowuje się absolutnie tarygodnie z punktu widzenia fa, sztuki inwestowania. Zauważyło, że jednak złoto może tutaj się przydać. Zaczęto, zaczęto kupować. Doszło do 1912 dolarów za, za uncję, i chyba i znowu. 25 czy 23, 4 zaczęło, zaczęło, 23, zaczęło spadać, dlaczego? no dlatego, że sobie przypomnieli o tym Basel 3 że i aha, bo jeszcze powiedział pa prezydent Powell prezes Powell powiedział, że inflacji nie ma że tylko jest za mało zaszczepionych I to, jest, i to jest problem, w związku z tym jak nie ma inflacji, oni uwierzyli w to, że nie ma inflacji, dlatego cena ropy naftowej tak, tak wysoko idzie że nie ma inflacji że, że po prostu postanowili teraz znowu sprzedawać, i znowu dzień spadek na 1750-60, który mamy obecny, właśnie zaczął przedwczoraj, czy wczoraj nawet, to ten spadek jest znowu tym, że sobie przypomnieli, że 28 poniedziałek Bazylea III weszła, porozumienie weszło w życie. A więc, proszę Państwa, jeżeli Bazylea III ogranicza ilość złota, czy utrudnia posiadanie dużej ilości złota papierowego, bo, 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 bo złoto fizyczne można mieć bez rezerwy. Więc lepiej może kupić, jak ktoś chce kupić tonę złota, to nie kupi tonę złota fizycznego bank. Na przykład. A nie, a, nie to, a nie tonę złota papierowego. Papierowy, ale, ale dla nas to jest o tyle korzystne, że jak banki nie będą posiadały takiej dużej, czy, czy będą be, posiadanie dużej ilości pieniądza, tego nie pieniądza, tylko złota kredytowego, czy złota kontraktowego, czy złota papierowego będzie ograniczone, nie będą mogły tak manipulować ceną złota fizycznego, bo my nie mamy papierowego. Nie, ja znam dwie osoby, które mają papierowe. Dwie, może trzy. Reszta wszystkich moich znajomych i, i, i tutaj od Państwa, które mam sygnały, to to jest złoto fizyczne. W związku z tym doprowadzono do niechcący, taki tytuł dałem tego tego, tego odcinka. Nieporozumienie bazylejskie. Zamiar czy pomyłka? No więc zastanówmy się, czy to jest zamiar, czy pomyłka. Ja twierdzę, że jedno i drugie, że prawdopodobnie zamiarem było, zamiarem było ograniczenie tego produktu derywaty, derywatu złota, czyli tego papierowego Złota, bo ono jest zbyt ryzykowne dla banku, czyli to zamiar był jakby ograniczyć ryzykowność tego sektora. Natomiast, natomiast pomyłka polegała na tym, że nie zauważono, że, że odbierając bankom ten, 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 te, to aktywo, które jakby, ktoś jakby ktoś podniósł rezerwę cząstkową w bankach z 10% do 60%. To tak by bankom zabrał pieniądze, prawda? Bo banki wtedy nie mogą produkować tyle, ile by chciały. I to się stało właśnie z tym, tą bazyleą III. Trzecią. Korekt, korekta, która się toczy od, od lipca, ja właściwie tego nie zauważyłem do zeszłego tygodnia, że to ma, że ta lipcowa po, zaczęła się wtedy, kiedy, kiedy, właśnie, kiedy były pierwsze prze, przecieki, może nie przecieki, ale pierwsze teksty właśnie. Porozumienia się pojawiły dla publiczności. No jeszcze tam takie, takie doszły, doszły. Zachwiania na, 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 na rynkach naj, największych kupców złota, czyli Chin i Indii. W Chinach zakazano kupowania złota przez prywatne osoby, w Indiach też utrudniono, podwyższono podatek, bo to się różnymi sposobami odbywa. No i, proszę Państwa, to, to uderzyło i spadło, spadło z złoto, cena złota z 2089 na 1600, ileś tam, 70 czy, czy 60, nie pamiętam. Troszkę się teraz inflacją poprawiło, ale znowu już traderzy wiedzą, że nie ma inflacji, że nie ma żadnej inflacji. Chociaż bank, bank ona jest przejściowa, ona jest przejściowa. Nawet hiperinflacja, o jakiej mówi bank, bank, chyba Bank of America powiedział, prezes Banku of Ameryka, jednego z największych banków amerykańskich, też powiedział, że, że, że jest inflacja przejściowa, hiperinflacja przejściowa. Jak to, jak to możliwe, to tego nie wiem. No więc proszę Państwa, 85% aktywów, 85% złota papierowego musi mieć pokrycie, musi mieć rezerwę Złoto papierowe musi mieć rezerwę w wysokości 85% swojej wartości. I to, jest, I to jest tak jak powiedziałem, albo, złotówka, albo gotówka, albo, albo złoto. Podnosi to koszty przechowywania, i to właśnie traderzy zobaczyli: aha, to teraz już nie będą chcieli tego złota kupować. W związku z tym spadła cena i zaczęli sprzedawać złoto. I teraz się obudzą z ręką w nocniku, bo to, proszę Państwa, tak nie jest. Bo to nie chodzi o to, że, że, że bankierzy będą sobie robić repo, jakieś rachunki repo. Jedni będą pożyczać, drugim już o tym kiedyś opowiadałem, prawda, że żeby każdy, każdy bank musi mieć pewną, pewną, pewien poziom rezerwy, więc jak mu tam brakuje, to pożycza jeden od drugiego, ten co ma nadmiar, pożycza tamtemu. I tak przerzucają tymi pieniędzmi... To jest tak jak, jak, jak Jan III Sobieski pod, pod Wiednie, prawda? Tam miał tych paru dziesięciu czy paruset huzarów, i tak jeździli w kółko i, i tych Turków zmylili. No ale widzicie Państwo, zmylili Turków, i dlatego Turcy mają teraz inflację, a my też mamy. I to się zaczęło w lipcu 20 roku, właśnie z powodu tego, że odjęto czy utrudniono, podniesiono koszty złota papierowego, ale złota normalnego nie podniesiono, i jeszcze, jeszcze w dalszym ciągu widzę że, że ponieważ, ponieważ znowu teraz się ukazało wczoraj chyba jakieś, jakaś wypowiedź bardzo poważnego chyba nawet samego Pawela, że, że nie ma inflacji że jednak nie ma inflacji bo to nawet jak jest to ona nie jest i, i oni już wierzyli w to w związku z tym chwilowo myśląc, że, że będą że, że znaczy myślą znowu, że teraz będzie będą banki podnosiły podnosiły stopy procentowe żeby unormować wszystko zgodnie z zasadami sztuki, ale tak, tak, tak nie być, tak nie ma proszę państwa, przy okazji okazało się że, że ten, to jest taki mój, mój wniosek, no nie wiem, może, może się może się mylę że bo czego się najbardziej boimy wszyscy ci, którzy którzy są sympatykami złota Boimy się konfiskaty albo zakazu, albo jakiejś, jakiejś jednego, jednej z form tej konfiskaty. To może być na przykład opodatkowanie, to może być jakieś ograniczenie obrotu. Nazwijmy to konfiskatą. I boimy się tego, że państwo może, że państwo nasze, inne, każde inne państwo mogą prowadzić, jak czy siła polityczna może doprowadzić do tego, że... Że będą nam utrudniać obrót złotem, czyli zarabianie na złocie. Czyli albo może nie trac nie, tra... nie to, że metodę do, do ochrony płynności, własnej płynności, żeby, żeby nie podlegała, żeby nie traciła skutek inflacji. Okazuje się, że Bazylea III, mimo właśnie tym, z tą swoją troską o, o to, że. Że, 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 żeby ilość złota była racjonalna, żeby nie było te, te, tego, tego spekulacyjnego złota, że, no i tam jest masę różnych, jak powiedziałem, jeszcze definicja ja to sobie tam powy, powypisywałem, ale nie chcę czasu zajmować. Jest y, y, czyli jest dużo, wydano, wydano dużo y, środków, dokumentów, badań, przeprowadzono. Żeby uzasadnić to, to, to właśnie te regulacje na złocie. Czyli jednak, gdyby, gdyby złoto miało być likwidowane, to by się te, ci bankierzy tam nie, nie zbierali. To oni tam już parę lat siedzieli nad tą, nad tą bazyleą trzecią. Więc oni szukają, szukają ratunku dla banków nie w, w miedzi, nie w piasku, nie nawet nie w rozwoju przemysłowym, tylko w złocie. To, to by o czym świadczyło, to znaczy, że one najprawdopodobniej ci bankierzy, bo bankierzy, jak powiedziałem, tak całkiem głupi nie są, więc oni tam pewne, pewne tradycyjne rzeczy znają, bo toż dziada pradziada, prawda, są, elity. I oni wiedzą, że złoto fizyczne trzeba mieć. Oni mają złoto fizyczne, więc dlatego nie będą nie robią wszystko, żeby, żeby tak, tak to powykręcać, tak po, pozmieniać zasady, Stworzyć jakieś, jakieś sztuczne twory, aby, aby się to wszystko trzymało kupy. No tu kleją, tu przykleją tam drutem, tam gdzieś jakąś rurkę połączą z drugą rurką. To jest wszystko, proszę Państwa, nienormalne. To jest wszystko nienormalne i oni o tym wiedzą. Ale jeżeli idą w kierunku normalizacji i podaży, podaży złota, no to znaczy się, że liczą się po, poważnie, że złoto jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Złoto przestaje być, miało, miało być, miało przestać być poszukiwanym aktywem ze względu na tą wysoką rezerwę, ale jednak okazuje się, że dało, mamy alternatywę. No dobrze, no to nie można, tak jak, jak teraz mamy sytuację, że jest trudniej podróżować, prawda? No to jak jest trudniej podróżować, do. Grecji czy na Malediwie, no to pojedziemy do Darłowa albo do Łeby. Yy, I, stąd, I stąd jest, dopóki jest alternatywa, to, to, mamy, to mamy sytuację, yy, no, idziemy w optymizm. Możemy, możemy się cieszyć, że, że, że nie jest, że nie, nie chcą nam tak całkiem życia zatruć. Tym niemniej, proszę Państwa, Prawdziwe zło jest, leży też po, po stronie bankierów i ono polega właśnie na tym, że zaniżone są, zaniżone są stopy procentowe i kompletnie nierealne, że, że się drukuje pieniądze, że, że ta... Że ta że ta zasada tego, tego luzowania ilościowego co to też, co to ta nazwa znaczy? Nic, to jest właśnie jeden z takich terminów, który się obiecuje Luzowanie ilościowe, a my mówimy drukowanie pieniędzy. Czyli po prostu fałszowanie pieniędzy. Tylko jak my byśmy to zrobili, to jest fałszowanie pieniędzy, a oni robią luzowanie ilościowe. Więc proszę Państwa, jednym słowem nasze pieniądze są zagrożone w bankach. I tym bardziej, jeżeli my widzimy takie różne Struktury wielopoziomowe, jakieś, prawda, mm, technikali, a nie, wymyślone terminy, prawda, że, 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 że jak 36 godzin się trzyma jakieś aktywo, to ono jest wysokiego ryzyka, a jak krócej, to już jest niskiego ryzyka. A 37 godzin? No, rozsądek mówi, że, że nie, nie wszystko to jest takie, takie łatwe do zdefiniowania. Tym, co mnie jeszcze tak jakoś natchnęło, była reakcja Światowej Rady Złota i London Bullion Market Association, czyli to jest londyńskiego, londyńskiego stowarzyszenia ry, rynku bulionowego, czyli, czyli złota bulionowego. Organizacji, która między innymi swoim, swoją pieczęcią weryfikuje jakość monet czy, 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 czy sztabek. LBMA, ma, jak jeżeli sztabka ma LBMA, to to jest znak wysokiej, wysokiej jej jakości. I te dwie organizacje zwróciły się do, do Bazylei III, do, do twórców Bazylei III i mówią: Słuchajcie, wy nie róbcie takich jaj, bo przecież to, to złoto papierowe nam tutaj strasznie stanieje. Czyli jakby oni ujawnili, bo ja, mnie się zdaje, że jak jest Światowa Rada Złota, to powinna się interesować złotem, a nie papierem. I London Bullion Market mówił, to nie jest London Bullion and Paper Market Association, tylko Bullion Market, prawda? Bullion to jest, to jest fizyczne. I jak oni się tak strasznie tam żyłowali z, z BIS-em, że, przedstawiając swoje obawy co do, co, do tych, co do tej wysokiej rezerwy i, no i utrudnień, utrudnień dla banku, to, to, to ja sobie pomyślałem, może to są jakieś farbowane lisy i oni też są po stronie tych, tych kombinatorów, tych, którzy, tak jak wszyscy bankierzy, chcieliby produkować 10 pieniądze z pieniędzy, prawda? Ale nie jeden do jednego, czy tam jeden do trzech, tak jak normalni ludzie robią, tylko jeden do trzydziestu, czy nawet do stu, a w tej chwili praktycznie w nieskończoność, bo, bo to, co robi FED, to jest, to jest, to jest niemalże produkowanie w nieskończoność. No proszę Państwa, konkludując, chcę powiedzieć, że no, o, tych, o tych trikach mówiłem, to ja jeszcze do tego tematu wrócę, dlatego że, że to są bardzo ważne rzeczy i będziemy obserwować, jak ten, ten naczelny regulator bankowy, na przykład wskaźnik pokrycia płynności, promuje krótkoterminową odporność profilu ryzyka płynności banku poprzez zapewnienie, że posiada ono... On wy, wystarczającą ilość wysokiej jakości aktywów płynnych H, HQ HQLA. Rozumiecie Państwo, co to jest? To znaczy się, że, że jaki, co, w jakich jednostkach można wskaźnik płynności, pokrycia płynności. Pokrycie płynności to jeszcze można, można zrozumieć, jeżeli mamy na przykład 100 tysięcy dolarów, a chcemy je za, czy 100 tysięcy złotych, chcemy je w jakiś sposób y, y, zabezpieczyć dolarami czy, czy, czy euro, no to, no, to, no to przeliczymy, tam będzie jakiś ten, ten, ten współczynnik, można znać. Ale, ale jak, jeżeli mamy, mierzymy ryzyko, wysokość profil ryzyka albo wysokość ryzyka, to, to tylko możemy porównywać, czy jest większe, czy jest mniejsze. To, to że, że, że złoto z, 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 zrównano z gotówką, to jest to jest dość taki, nie wiem, nie, nieprzyjemny chwyt. Ja się będę nad tym zastanawiał. Myślę, że jakbyście się Państwo też... Widzę, że wśród komentatorów jest wielu ludzi naprawdę mądrych i którzy wiedzą więcej ode mnie. Ja się tego, tego tematu uczę od dosłownie, nie wiem, może dwóch, trzech lat. I to też y, 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 nie, nie jakoś y, profesjonalnie. Więc dlatego jakbyście Państwo coś na ten temat wiedzieli, to bardzo bym prosił, żebyście, żebyście namówili jak Tutaj chodzi, teraz będzie chodzić o relacje gotówki do złota. Jak, jak to się będzie rozgrywało w bankowości światowej? Mnie się też wydaje, że BIS, czyli Bank, Bank of International Settlement, jest chyba w konflikcie z Fedem. I wydaje mi się, że Fed chce wyrosnąć na, 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 na kogoś więcej niż, niż BIS. BIS tu jest na, na czelni i oni się tam ze sobą naparzają. Wydaje mi się, że, 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 że to. Że to że coś takiego ma miejsce. Chciałbym, żebyśmy to, żebyśmy to złapali, żebyśmy się nie bali tego, że mamy złoto, i nie bali tego, żeby go kupować, bo właśnie teraz oni nam stworzyli taką sytuację, że dzięki temu, dzięki temu bazy, bazylei, nieporozumieniu bazyleja czy ma, mamy możliwość kupienia złota dzisiaj na przykład po 1750, no oczywiście plus, plus opłata za, za e, e, monety i, no i za i prowizja dla, e, dla Dealera. Dopóki nie dojdzie, dopóki... Banki mają przed sobą bardzo złą przyszłość. I chociażby nie wiem, jakie robili triki, może będą 150% rezerwy. To, to, to tutaj sytuacja się nie zmieni, dopóki nie uznamy, że nie można prowadzić gospodarki w ten sposób, że, że się likwiduje, albo niszczy osoby, osoby, które oszczędzają emerytów, tych wszystkich, którzy działają niejako zgodnie z, z, ze starymi zasadami. Ludzie, dlatego dopóki to będzie, to ludzie będą się garnąć do złota. I chociażby nie wiem, jakie rezerwy by bankowie, bankierzy wymyślili, to, to to nie wystarczy, ponieważ, ponieważ cały fundament jest, 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 jest chybotliwy. To się wszystko rozpadnie. I teraz chciałbym. Jeszcze na koniec powiedzieć tak, że złoto jest be bardzo bezpiecznym aktywem. Złoto jest jedynym, złoto celebro to jest jedyne, ak jedyne aktywo, które nie jest kredytowane, jeśli jest fizyczne, prawda? Tak jak, 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 jak w przeciwieństwie do, do, do złota papierowego. Nie jest derywatem. Które nie może być sfałszowane. Wbrew naszej woli, prócz, prócz oczywiście działania prawa, popytu i podaży, nie, nikt nie ma wpływu na jego fizyczną podaż. Jeżeli kupimy sobie akcję, to my nie decydujemy o wartości tej akcji, tylko prezes tej firmy, który, tej, tej spółki, którą, której dotyczymy. Nasze pieniądze w banku też zależą od kondycji banków albo od ich operatywności czy, czy uczciwości. To samo jest z kredytem, to samo jest z innymi, z innymi aktywami. Niewielkie ryzyko oraz wysoce płynny charakter to, to jest fragment y, komentarza z Bazylei III. Oznaczają, że złoto może działać jako stabilizator systemu finansowego, czyli jednak oni sami to przyznają. Wszystko, co zniechęca banki do posiadania złota, może zwiększyć podatność systemu finansowego na kryzysy płynności. Im trudniej będzie bankom posiadać złoto, tym trudniej. Będzie im zapewnić płynność, ale im trudniej, im trudniej będzie im posiadać złoto papierowe, a łatwiej złoto fizyczne, tym, ten, tym ta, ta zasada będzie skuteczniejsza. Dlatego, następnym krokiem moje, to jest moje marzenie, to jest moja, moje, moja głęboka nadzieja, marzenie, że to, co się w tej chwili dzieje, pod tym. Pod pod przykrywką tych wszystkich yy, wielkich nas, mocnych nas, to jest, proszę Państwa, droga do zmiany paradygmatu. I przejdziemy od tego, może, może to się zdarzy przy okazji przejścia na pieniądz, na pieniądz bezgotówkowy, co też to byłoby takie trochę z jednej strony rezygnacja, z drugiej strony jakaś korzyść, gdyby pieniądz. Bezgotówkowy był w standardzie złota. A potem następnym krokiem to będzie już złoto jako pieniądz. I myślę, że, że, że jak tego się nie zrobi, to świat się rozpadnie z taki, jak, 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 taki, takiej formy, jakiej go znamy. Proszę Państwa, chciałbym przypomnieć, że w sprawach ważnych i niecierpiących zwłoki odwiedza odwiedzajcie milionerstwo.pl. Osoby zainteresowane to tu kilka tu ogłoszeń parafialnych. parafialnych. Za, o, o osoby zainteresowane usługami Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń Unicardia w Krakowie, ulica Klucz 15. Proszone są o kontakt bezpośrednio z kliniką unicardia.pl. Unicardia Nie zapomnijcie Państwo kliknąć łapkę w górę, łapkę w dół. To, to też nam, to nam, to nam daje obraz oceny, jak oceniacie. Ja bym chciał wiedzieć tak, każdy ksiądz powinien wiedzieć dlaczego, dlaczego ma mniej na tacy, albo, albo więcej, prawda? No, ale najważniejsze jest to mniej. Jak, jak ja widzę, że, że coś jest, za dużo jest w dół, to no wtedy już myślę, kombinuję co tutaj poprawić. Będę, będę się starał, żebyście Państwo mieli taką wiedzę, jakiej nie znajdziecie w żadnych mainstreamowych, ale nawet, nawet nie mainstreamowych, no niestety światem rządzą, rządzą keynesiści i oni, oni ich paradygmat jest, jest z gruntu fałszywy. Zbliżamy się do 20 tysięcy, już dużo nie zostało. 400 ileś tam, brakuje nam do 20 tysięcy, liczy na wsparcie, powiedzcie znajomym. I przypominam, że partnerem naszego odcinka, zwłaszcza teraz to, 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 to szalenie ma, ma duże znaczenie ma. Dobry dealer. I, 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 i na czasie kupić żebyśmy nie żałowali nie, nie, nie tyle ważne czasami jest za ile się kupiło, tylko czy się kupiło dlatego rosnąca inflacja to jest dobra okazja do lokowania gorącej gotówki na rynku metali szlachetnych i proszę Państwa Mennica Mazowia to jest nasz partner i tam możecie Państwo z naszym błogosławieństwem się dowiadywać i ewentualnie jak Wam się spodoba to kupować idealnym prezentem dla najmłodszych są pięknie wydane książki z serii Akademia Młodych Milionerów wydawane przez Fundację Instytut Karla Mengera i bardzo proszę nie zaniedbujcie edukacji ekonomicznej, bo to jest edukacja ekonomiczna swoich dzieci, czasy są trudne, im więcej będą wiedziały tym lepiej to, to życie swoje przeżyją. Pytajcie zatem o Johnny'ego Profita, Złoto Johnny'ego komiks jak powstaje bogactwo i kiedy nie powstaje, o leśną spółkę wiewióra Albina Kota Biznesika Powieść zresztą mrowisko oraz najnowszy Tomik, złoto, złoty interes Zosi. Potykamy się w sobotę jak, jak, jak zwykle i dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.